dzisiejszym odcinku przed wami custom halloweenowy, w którym będę się chować. Wszystko polega na tym, że Ewela musi zgadnąć, jakim skinem jestem, zanim zostanie w grze 10 osób. Jeśli zostanę odnaleziony, pozostanie mi tylko wygrać grę, bo tylko w ten sposób będę mógł wygrać. A komu się udało, oglądajcie do samego końca. Oczywiście, jeśli podoba wam się ta seria, zostawiajcie łapy, subskrybujcie kanał i pamiętajcie o naszym kodzie Ewela w sklepie. A więc widzowie, dzisiaj edycja halloweenowa i skina, którego wybrałem, już wam pokazuję, ponieważ polecimy sobie gdzieś tutaj od razu. Jak możecie zobaczyć, wybrałem skina taki dokładnie, jak tutaj teraz widzicie. Można powiedzieć, że wszystko do siebie pasuje, lecz niekoniecznie. No i Ewela, dzisiaj się zdziwisz, oczywiście dzisiaj nie troluję jakby co. Ja właśnie wyskoczyłam z busa, oczywiście poleciłam na sam koniec, żeby wszystkie skiny mi wczytało i mam nadzieję, że uda mi się odgadnąć, jakiego skina dzisiaj Rafał wybrał, a obstawiam, że będzie to najbrzydszy skin z całej mapy. Ogólnie widzowie, teraz mamy chwilę oczywiście na zebranie wszystkich rzeczy i tak dalej. Ja muszę zebrać dużo maców, bo mi tych maców zawsze brakuje mi tych maców w końcówkach. Ale czego mi również brakuje? Brakuje mi białego leczenia. Pod względem tego, że każdy ma później te gaziki, nie gaziki, no i używa tych gazików. Dzisiaj mamy halloweenową wersję, ale jest to jeszcze nagrywane przed aktualizacją halloweenową. I umówmy się w ten sposób. Jeśli pod tym odcinkiem zostawicie masę łapek w górę, pobijcie przynajmniej 2000 łapek dzisiaj, to nagramy wam specjalną taką wersję halloweenową, być może w nowym trybie, jeśli wyjdzie. Także jeśli chcecie, dajcie znać. I oprócz skinów może my też będziemy przebrani w stroje halloweenowe. Ja tutaj sobie zbieram macy i będę oczywiście tutaj się za chwilkę podkładała i zacznę obserwować. Rafał mi już troszkę zdradził, że poleciał tam wcześniej. Także mogę szybko, wiecie, przeklikać osoby i szukać właśnie tam na początku. Właśnie teraz pytanie, czy Ewela, ja cię nie trollowałem? No nie wiadomo, no nie? Nie wiadomo, nie wiadomo, ale za chwilę się to sprawdzi i zobaczymy, czy uda mi się dzisiaj wygrać. Oczywiście zasady są takie jak zawsze, że mam czas do top 10. No i jak nie zgadnę, no to mam przypał. Ogólnie ja ostatnio grałem bardzo dużo turniejów i wiem, jak i co jest potrzebne do końcówki, żeby tam w miarę fajnie to wszystko powychodziło. Także dzisiaj będę zbierał kilka ważnych rzeczy dla mnie na koniec. Ja już tutaj obserwuję i dzisiaj nie ma tutaj zasad, że trzeba dać grać daną jakąś bronią, więc to jest dużo łatwiej dla mnie, bo ja mniej więcej wiem, co Rafał używa, chociaż teraz te bronie są właśnie takie różne, a ja dawno nie grałam takiego typowego meczu w Fortnite, więc w sumie mam też trochę przypał. U mnie na tą chwilę tak to wygląda, że z maców już nawet troszeczkę zebrałem, więc jest w miarę w porządku, ale mam problem z rzeczami, które są mi bardziej potrzebne niż macy. Nie mogę powiedzieć wprost, o co chodzi. Wy możecie się tylko domyślać. No to Rafał pewnie będzie zbierał chrom, tak mi się wydaje, albo leczenie, ale nie wiem, co jeszcze może zbierać. I szukamy w takim razie kogoś, kto ma macy. Na razie sobie tak tutaj ogólnie rozejrzę się i zobaczę, czy jest jakiś jeden taki skin, który się wyróżnia na tle innych i właśnie jest najbrzydszy. Jakbym miała teraz obstawić, zamykam oczy, Rafał wybiera halloweenowego skina. Jakiś szkielet. Trafiłam, Rafał? No i jeśli chodzi o Halloween, no to głównie szkielety się kojarzą, no nie? I też tych skinów można powiedzieć, że jest najwięcej, ale nie wiem, czy taki wybrałem. Tego, Ewela, po prostu nie mogę ci tego powiedzieć, ale no, dobrze myślisz, w dobrą stronę. No jeśli halloweenowy custom, no to halloweenowy skin, no nie? Właśnie kiedyś był chyba za setny poziom w karnecie taki szkielet, taki miał same kości. Nie wiem czemu, od razu jak sobie myślę o Rafale, że miałby wybrać dzisiaj jakiegoś skina, to że on wybrał tego szkieleta. I jak się okaże, że on wybrał tego szkieleta, to normalnie Rafał, my nie musimy rozmawiać ze sobą, bo tak się rozumiemy. No, być może rozumiemy się bardzo dobrze, ale szkieletów jest bardzo dużo, także nawet jakbym wybrał szkieleta, no to i tak będzie ci ciężko. Ogółem widzowie, na czym polega ta seria? Ewela musi odgadnąć, jakim skinem ja jestem, do top 10. Jeśli się jej uda, no to Ewela wygrywa. Ale jeśli nawet jej się uda, a ja wygram mecz, to ja wygrywam ten odcinek. Także jeśli Ewela dobrze obstawi, no to ona wygrywa, a ja mogę się uratować tylko tym, że wygram mecz. A jak się nie domyśli, to znaczy, że ja wygrywam mimo wszystko. A myślisz, że uda ci się wygrać? No myślę, że patrząc na to, jak bardzo dużo jest spoconych osób na Discordzie, no to jest ciężko. Ale widzowie, jeśli wy byście chcieli zagrać na takim odcinku, patrzcie do opisu. I mamy tutaj takiego gościa i tutaj już bym mogła powiedzieć, że to jest Rafał. I w ogóle powiedziałam o chromie i akurat ten gościu zbiera chrom. Także tutaj zobaczcie i ma nawet sporo maców. Rafał lubi te impulsy, beczkę raczej też zazwyczaj nosi, także tu mógłby być właśnie Rafał tym skinem, ale pytanie, czy Rafał dobiera zawsze pelerynę i kilo, żeby to wszystko tak razem fajnie wyglądało, czy losowe? No ale nie wiem, jak ten skin od przodu wygląda, ale od tyłu wygląda tak, tak, no Rafał mógłby być tym skinem. Czy ja mógłbym być tym skinem? To znaczy jakim? Takim jakby, nie wiem, czy to jest diabeł, wygląda jakby miał mopa na głowie, czekaj, muszę aż cofnąć sobie. A w samochodzie akurat teraz jedzie, ale ma fryzurę, jakby miał szczotkę od mopa na głowie. Ja w sumie mam bardzo, ale to bardzo fajny pomysł na tego customa dzisiaj i wydaje mi się, że to się może udać. Jak możecie zobaczyć, jak wygląda mój ekwipunek. Ej, patrzcie, jak tutaj ktoś sobie dropnął bronię. To jest mało halloweenowy skin, także no to chyba nie jest Rafał. W ogóle tutaj strefa
Rafa go goni. Lecimy dalej i muszę sobie zobaczyć. Rafał gdzieś tu leciał stąd bus i powiedział, że on gdzieś tutaj wyskoczył. Jak widzicie, nawet tutaj nie mam odkrytej mapy, także ja totalnie nie znam nawet tych tutaj stron. Ale idę szukać tutaj właśnie jakiejś osoby. Chyba, że już zmienił swoje miejsce, ale mam nadzieję, że nie. A to co to za skin? Co to w ogóle jest? Ej, i patrzcie, się akurat nas dało w to miejsce, gdzie mam nieodkryte i jest taki właśnie gościu. I teraz pytanie, czy Rafał poszedł właśnie w coś takiego wow, czy poszedł w jakieś właśnie takie stare skiny, taki standardowy skin? I w sumie to mogły być Rafał. Snajperka? Rafał lubi snajperkę? Ej, nie wiem. Ej, to będzie ciężki odcinek. Tutaj będę miała ciężkie zadanie, żeby odgadnąć, którego skina wybrał Rafał. Ja szczerze też się tego boję, że ten odcinek będzie ciężki. Liczę na to, że jednak uda mi się w końcu wygrać. Przynajmniej to będzie by był drugi raz w historii. Ej, w ogóle za dużo jest halloweenowych skinów. Każdy, na razie nie spotkałam takiej osoby, że miały takie same skiny. Każdy na razie ma innego skina i przez to będzie ciężkie właśnie. Tutaj mamy kulkę i tutaj widać, że ktoś siedzi w tym domku. O nie, o co tu chodzi? Chyba ktoś tam w środku jest. Czy tutaj nam ktoś się ujawni z tej kulki, czy nie? Dobra, nie chce się ujawnić, tutaj to nic mi nie daje. W ogóle nawet nie wiem, czy to jest halloweenowy skin. Chyba nie. Chociaż zobaczymy później. Ja tak szczerze starałem się ogarnąć pewną rzecz, ale chyba odpuszczam, bo boję się, że jeśli będę kombinować, to później mi to po prostu stroluje, że tak powiem. Rafał chciał zrobić Skybase'a? Nie chciałem zrobić Skybase'a. Rafał ma jakieś chyba tutaj... Ja nie oglądam zbyt często odcinków Rafała i to jest może błąd. Bo dzięki temu bym teraz wiedziała, co on tam kombinował. Ej, tutaj mamy Gultroperkę i powiedziałam przed chwilą, że nie było jeszcze takiej osoby, która ma takie... miały takie same skiny. I właśnie tu jest Gultroperka. I wydaje mi się, że Gultroperek będzie najwięcej w dzisiejszym odcinku. No właśnie, Gultroperek, kościotrupów, więc być może będę miał dobrą sytuację. Przynajmniej mam nadzieję. Tutaj ktoś jedzie w tirze. Ktoś tam biegnie. Ej, na razie... Ej, w ogóle halloweenowe skiny to są wszystkie takie, no, oryginalne. Nie ma, no, takiego zwykłego, spokojnego skina halloweenowego. A Rafał właśnie zazwyczaj wybiera takie skiny. I teraz właśnie mam ten problem, że każdy taki skin jest i... No nie wiem, jakiego mógłby Rafał wybrać. O, znowu mamy tutaj tego szkieletka. Ej, na razie ten czerwony mi najbardziej przepowiada tutaj, znaczy przepowiada, przemawia do mnie, że to mógł być Rafał. Tutaj jakaś babeczka. I teraz pytanie, czy Rafał zrobił tak, że wybrał, tak jak zazwyczaj robi, wybrał faceta, czy w dzisiejszym odcinku wybrał kobietę, żeby mnie zmylić? I ten skin był na początku jako pierwszy, ale wydaje mi się, że właśnie ja nie wiem, czy ja przypadkiem o tym kościotrupie nie mówiłam, że był w karnecie. On jest chyba z karnetu, ale wydaje mi się, że to nie jest Rafał. Ogólnie ja mam przekozacki pomysł i zaraz będę go realizować, widzowie, więc dzisiaj mogę powiedzieć, że być może uda mi się w końcu wygrać, ale patrząc po moim ekwipunku, mogę mieć pewien problem. Czyli w takim razie szukamy gościa, który ma macy, a nie ma nic praktycznie w ekwipunku i coś kombinuje. Tylko co kombinuje? Właśnie pytanie, czy mam macy, no nie? Być może tak naprawdę tych maców nie mam, no nie wiadomo, nie wiadomo. Ja teraz tutaj zaczęłam obserwować pewną osobę i dostałam takiego oświecenia. Tylko akurat mi skina nie wczytało. Pierwsza osoba, której mi nie wczytało skina, a ta osoba jest w bardzo dziwnym miejscu. Pierwszy raz widzę, żeby ktoś siedział w takim miejscu. No ej, tutaj, kurczę, coś mi śmierdzi. A gdzie ta osoba jest? Daj znać. Na jakimś czerwonym czymś, na samej górze. To jest latarnia? Nie, nie wiem, co to jest. Nie wiem jak wy, ale ja się dobrze bawię dzisiaj w tym odcinku, tak szczerze. Wczytało mi skina, wczytało mi skina. Rękawice zmienił i wczytało mi skina. I jest babeczka, zombiaczka. Ja tutaj jeszcze tak, wiecie, mogło tak być, żeby to nie był halloweenowy skin, ale to jest halloweenowy skin. Ma dużo maców, broni ma fajne. Rafał pewnie trollował, że ma słabe broni, a pewnie ma fajne. I nie mówcie, że to jest Rafał i on tu wyszedł specjalnie. Go podjeżdżają. I już możecie się bić? Tak, teraz już możemy się bić, bo druga strefa doszła. Mamy 60 osób w grze, widzowie. I ja mam fajny plan. Jak możecie zobaczyć, właśnie go realizuję, ale zaraz po prostu będę musiał, no, coś zrobić. Czyli to nie jesteś ty, bo ktoś tego obił i ty byś krzyczał, aaa, zostawcie mnie! Być może to ja podjeżdżałem, no nie wiadomo. Ej, dobra, czekaj się. Ktoś tu kampi w drzewie. To ty? W drzewie? Co? Co to było? To nie Rafał, bo zobaczcie, ile ta osoba ma maców. Mam ciebie, znalazłam cię. Maców nie jest za dużo, ale cegła jest. Bronie są takie średnie, ale ten skin, nie wiem czemu, ale on mnie przyciąga i mówi: Ewela, to jest Rafa, postaw na tego. I tam była ta latarnia, na której ten gościu siedział. Ej, jaką mamy strefę tak w ogóle? Ja bym zobaczył, jaka strefa. Strefa jest w miarę w porządku, tak szczerze, tak patrząc na to wszystko. Tylko trzeba się dobrze zastanowić, co dalej. Strefa chyba ci siadła, bo ty wyskoczyłeś na początku busa, a bus leciał z tamtej strony. Więc nie musiałeś jakoś daleko chyba iść, tak mi się wydaje. Nie musiałem iść daleko, to prawda. Dobra, mam tutaj tak
taką babeczkę. Ona jest za mało halloweenowa, ona jest za smutna. Także lecimy dalej. Ej, na razie ten gościu w kapeluszu, właśnie z tym dziwnym plecakiem. W ogóle 53 osoby w grze, a ja może widziałam z 20 skinów. Jak to jest? Strefa już ruszyła, w sumie już dawno ruszyła i przechodzi. Także musimy łapać tych ludzi, którzy po prostu do tej strefy będą teraz przechodzić. Dużo osób lata w wirze. Rafał, kurczę, co ty zrobiłeś? Szukamy kogoś, kto ma jakąś dziwną miejscówkę. Ej, to jest ten gościu, co był w chromie wcześniej i nie widziałem, jakiego ma skina. On jest za mało halloweenowy, także to nie jest Rafał. 49 osób. Teraz w ogóle powinna być burza, w sensie powinna się uaktywnić. Ludzie, wiecie, jak jest coś do wygrania, to starają się dużo bardziej ugrać cokolwiek. Jeśli wy byście coś chcieli wygrać, opis czytajcie, widzowie. Na przykład kampią w kiblu, tak jak tutaj ktoś siadł na kiblu i kampi, skubaniec. Ej, nie wczytuje mi teraz skinów. Dlaczego? Oni tutaj przeciwko mnie grają. Zamiast mi tutaj czytać wszystkie skiny, żeby było pięknie, to mnie denerwują i mi nie wczytują. Na spokojnie, Welinka, nic się nie przejmuj, będzie dobrze. To jest chyba najbrzydszy skin w ogóle. No, to jest okropny skin, taki drift, fuj. Ogólnie teraz trzeba uważać, bo mamy snajperkę na strzała w głowę, więc ciężko jest w ogóle, żeby wychylać cokolwiek, więc na to trzeba zwracać uwagę i trzeba zwracać uwagę, czy się jest w strefie. Skoro Rafał mówił, że mamy snajperkę na strzała, to pewnie masz w swoim ekwipunku snajperkę, bo ty lubisz snajperki i szukamy tutaj kogoś ze snajperką. O, to jest fajny skin. To jest fajne i to jest bardzo oryginalne. I patrzcie się, ile ma maców. Czy to jest Rafał? Czy też Rafał tu jest? Tego nie dowiesz się. Mogę podpowiedzieć w dzisiejszym odcinku? Oczywiście, że nie. Ale mogę jedną i na pewno odpowiesz mi? Możesz. Masz rogi? A ja jestem ślimak? No może. Nie mam rogów, Ewelinko, chyba. Ja się nie bardzo wiem, o co ci chodzi. No, masz rogi, nie wiem, o co ci chodzi. No, to czy masz ogon? Jadę na przykład? No tak. No to chyba nie. Dobra, to nie jest Rafał, tutaj ktoś się zamotał. No też nie wiem, w sensie nie bardzo wiem, o co ci chodzi, tak szczerze. No rogi jak diabeł, no o co mi chodzi? No rogi jak diabeł, nie wiesz, jaki diabeł ma rogi? Czy jestem diabłem, chcesz się zapytać? Nie, nie jestem diabłem. Rogi to coś, co wystaje z głowy. Nie wiem, a nie wiem, nie powiem ci. Być może mam. Tak nie do końca kumam, wiesz? Nie do końca kumam, o co chodzi. Jezus, sorry. Nie, no naprawdę, Ewelina. Ale Rafał mnie troluje. Ej, to może być Rafał, tylko czemu on nie ma żadnej pompy ani nic? Rafał, czemu ty nie zabrałeś pompy ze sobą? No, na zbudowanie się pompy na przykład, nie na oście. Ale co przecież to jest zbudowaniem? No, słuchaj. Może i jest zbudowaniem, ale nie wiadomo, czy ludzie biorą pompy, no. Być może nie. Ej, Rafał mnie troluje. Ja czuję się jak głupek na tym odcinku, bo mnie tak troluje. Nie, dobra. I to wydaje mi się, że to może być Rafał, bo ma dużo maców. I chrom, i ryby. Gdzie ten Rafał się schował? On ma jakąś kampę. Co się stało? To jest Rafał pewnie. A jaki skin? Nie mogę powiedzieć, skoro powiedział, że możliwe, że uda mu się wygrać, a ma to, o czym mówiłam tutaj. O, w ogóle ten skin też jest fajny, w sensie fajny taki, no. Bo to nie jest takie halloweenowe, chyba że od przodu jest halloweenowe, ja tego nie widzę. Jest za dużo fajnych skinów w dzisiejszym odcinku. Ej, tu jest też taki. I teraz pytanie. I patrzcie się, ile maców ma. Ja się teraz muszę skupić, bo muszę tu poprzechodzić, a są lagi jak... 150. 28 osób, 18 osób i muszę odpowiedzieć. I teraz pytanie, czy tamto to Rafał, czy ten? Ale... Rafał, czy ty masz bandażownicę? Nie bandażownicę, tylko śluzpownicę? No, ale Ewelcia, nawet jakbym miał, to bym ci nie mógł powiedzieć, wiesz? Nie, ja będę chyba dzisiaj w dzisiejszym odcinku będę strzelała. A z czego będziesz strzelała? Z łuku? Tak, do ciebie. Prosto do ciebie. Ej, który to ty? To jest za dużo fajnych skinów. Ja mi się wydaje, że jest za mało halloweenowe chyba. Czy to snajpa? Ja, Ewelcia, się muszę teraz mocno skupić, bardzo mi przykro, ale no, tak to wygląda. A mi się wydaje, że Rafał ma dużo fajniejszych, więcej dużo fajniejszych właśnie skinów halloweenowych, a nie wybrałby takiego, a gorzej jak on wybrał takiego i on nie jest taki wcale fajny. Ale mi się tu zgadza to, co by... no, nie wiem. Dobra, lecimy dalej na razie. Parę skinów mnie wczytuje tutaj, jak widzicie. Ale mam 14 osób i muszę odpowiadać. Ogółem, no, niby fajne te skiny, nie fajne, ale no to trzeba uważać, co się wybiera teraz. Ewela ostatnio, wiecie, widzi fajne dobranie. Ja zawsze się staram i już mówię, a to ty. Wszyscy się starają pewnie zawsze. Nie wiadomo. I nie wiem czemu, ale mi się wydaje, że to może być ty, tylko dlaczego ten ktoś nie ma żadnej pompy, a nie jest, tylko ma jedną broń. Być może, Ewelciu, po prostu opłaca się nosić takie bronie, no nie wiadomo. Dobra, muszę obserwować tę osobę. Ej, 15 osób i ja muszę odpowiedzieć. To w ogóle nie jest halloweenowe moim zdaniem, no ale dobra, pewnie może ktoś nie miał skina. 19 osób, Rafał, 9 osób i ja muszę odpowiedzieć. Dobra, jak ta osoba nie padnie, to daję tą.
To Ewela, no odpowiadaj po prostu. Może będzie ci łatwiej. Jak po prostu strzelisz, tak? Na przykład strzelisz zębki. Zachowajcie jakiś humor, czarny humor normalnie. Trollowy humor. Ja tutaj jeszcze przeklikuję sobie 8 miejsc, czekam do ostatniej chwili i dopiero na 10 powiem. Rafał powiedział, że uda mu się wygrać. Skoro uda mu się wygrać, to on musi mieć tą rzecz, czyli... On nie miał tego, on to przejął, więc on musiał kogoś porobić. Czyli albo to jest Rafał, albo Rafałem jest... tański. Rafał! Czekaj, Ewelcze, bo ja się teraz muszę skupić. Cukierek albo psikus! Co to znaczy? No, Halloween! Niedługo. No, w sumie to prawda. Dobra, 10 osób, obstawiam tego skina! No, zobaczymy, czy to Rafał podjął takie coś, czy to nie Rafał. Czy to 8 Rafał, osób. Czy też nie? Weź człowieku, dobra, przekonaj się. Nie gadaj, tylko się skup! Pasowałoby w końcu wygrać? Chciałbym wygrać. Jak wygrasz, to ja wtedy przegram, więc będzie mi smutno, ale też będę się cieszyć, że wygrałeś, ale jak się okaże, że ten skin to ty, to już się będę w ogóle cieszyć, bo naprawdę dzisiaj nie było mi łatwo i no nie mam pojęcia, czy to jesteś ty, czy nie. W ogóle tam były dwie śnurkownice. Były i się zmyły w sumie, nie? 5 osób, zobaczmy jak to wygląda. Czyli Rafał, ten... Tu mi nie wczytuję tego skina. To może być Rafał, bo jest na high grandzie i to może być Rafał. No, to jeszcze może być Rafał, bo Rafał zazwyczaj high granda zajmuje. I akurat mi tego skina nie wczytuje, nie? I nie wiem, co to za skin. Jak się okaże, że to jest jakiś fajny skin, to to znaczy, że to jest Rafał. Tego się właśnie bałem, że po prostu braknie mi drugiej broni. I tak też się stało. Albo psikus na plecach. W sensie dynia? Tak, z cukierkami. Jedna broń. No i widzowie, bestia Morlinek znowu wygrywa. Wbijajcie, czytajcie opis, żeby w końcu ktoś inny wygrał. Wbijajcie, żeby grać z nami. Wpadajcie na te filmy, zostawiajcie łapki. Subskrybujcie kanał, trzymajcie się. Piona. Na razie.